Mam, wziąłem. Wziąłem. Na wozu. Bytko. Sikasz, żabko? Sikasz? Posikam już tam gdzieś. Ogarnę się gdzieś tam. No, czyli Tadzio jest zadowolony z tej... Tak. Z tej... może, słuchajcie, możemy jeszcze zmienić. Możemy pojechać jutro... Możemy pojechać jutro na wieczór do domu. Być o 20, no, o 24. A jutro myślisz, pogoda będzie? Wcale nie musimy jeździć w stronę Leżajska. Możemy... Pojechać do Zawichosta zamiast do Leżajska. Do żadnych Zawichostów. Możemy polatać tak jak wiecie, do czwartej. O czwartej wyjechać i jesteśmy na godzinę. Jak to się otwiera, Tadziu? A bo tam stryknęłaś czerwonym. Czerwonym. Pociągnij za, z tamtej strony za ten, za rąk. Złóż sobie jej siedzenie. Nie całuj mnie, nie chcę, żebyś mi całował. No chodźmy już, Ukraińce. Jedne wy. Chodź na Ukraińce, bo was tu dupno. Poradziłaś sobie? To zacznijcie butelkę. Trzy były. Butelkę zacznijcie, puszki będziemy nosić. Póki dojedziemy, to... I tak nie będziemy nosić. Albo... Puszki i tak mamy jedną tą. To masz puszkę, otwórz. To daj mi drugą. No to trzymam. No bo już jedziemy i jedziemy. Fajne takie drzewka. A bo ty nie możesz siedzieć, no to jedź za samochodem. No już bym latała, no. ADHD. Kiedy trzeba siedzieć, to siedzę. Wiesz, jak się morduje na radach pedagogicznych. Siedzenie dla mnie dwóch godzin to jest po prostu katorga. Katorga. Zawsze siadam przy oknie. Żebym miała taki takie poczucie wyjścia, nie? Dobra, tak. Zafilmowałeś Ukrainę, weźmiesz ich tutaj, ten. Jakiś szpieg przyjechał, nie? Niestety nie możemy ci dać jeszcze tego piwa. Bo może to już niedaleko. Straż graniczna, możesz dwa łyki tylko. Dwa łyki mogę? Do parkingu niedaleko, nie. Żeby nam się jakieś pokazać. A po co oni to robią? Ale nie spuszczają tam. Zobacz. Rozlała się woda.
i we wodzie ma, tak, po pierwsze one mają miejsce na budowy żeremia, bo one siedzą wtedy w środku tam i sobie do nich się nie dobierze żaden drapieżnik. A po drugie, to na tym jeziorze stoją drzewa i one te drzewa ścinają i mają po prostu drzewa, jedzenie. Bo tak to muszą chodzić po... Zobacz, jak woda sobie szuka ujścia i robi sobie, robią wyspę, robi się wyspa. Chodzą po lądzie, ale wielka tama, nie? No, wielka. Ale to zobacz, tam się zabudowali, no. Tak, nie? Tam szkoda, że nie można tam wejść bliżej, żeby się... A, to pewnie dlatego tutaj zrobili, widzisz, żeby... robią takie nowe miejsce, żeby chyba sobie nie mogli... W takim tym są po prostu bezpieczne, w takim rozlewisku. Gdzie? No tam, widzisz? Ale takich też nie widziałem nigdy. Babci robią, ale to nie tam, nie? Wy na zmianę takie. Albo się jednemu nie podoba, albo drugiemu. Jeżeli my nie dojdziemy z drugiej strony do tej wieczy do czego? Do tych bobrów. Możemy sikać. Jestem pod wrażeniem. O, co tu można obejrzeć? Nic, można nasikać. Krysiu, i ty, woda w bagienku. I ty chciałaś jakieś wierchy. Chciałam. I no, żeśmy doszli do szosy. A zobacz, jaka tam siatkę tu położy, no. Żeby się nie ślizgać. To już koniec, tak? Ale jak, w czym to miejscu było? Teraz gdzie mamy samochód? No trzeba iść z szosą. Było takie miejsce, które się nie zmieniło.
No na lepak na zapach, przypomnę sobie zapach później. Odwróćcie się. Prawie hodowlane. O, Eryk sika sam. Nie rób. Miłe. No ale co mam nie sikać? O, to chyba też dobry, słuchajcie, są. Tak, bo tamte gryzione. Chodźcie, co pójdziemy tam za tym. Chodźcie, Duszku. Chodź, Eryk, tak, mają przysowa, jak mają rozkapciane. Dawaj, Eryk, szyny. No,
przynieś mi pokaż. Przecież nie od tego będzie, że przyjdziemy do ciebie albo na nas i podłączysz to do telewizora i będziesz pokazywał na telewizorze. Nie? No. A gdzie jest? W kieszonce któryś. Też tu grasują. Dobra. Czorty to masz na myśli bobry, tak? Trzeba je przepędzić. Tak, tylko że tutaj to chyba tam nie muszą budować, bo im stoi ta woda w tym i tylko gryzą tam to wszystko to. I one błotem też się parają. No, to one tam sobie już tutaj nie muszą robić sobie tych, nie? Żeby mieć takich stojących. Tadeusz, wchodzę ci w obiektyw. Ale zaś jak kuski drzewa w tym bagnie. Może i tak. Tu znowu ktoś ukradł ten, żeby ktoś inny nie ukradł. Nie wiem, Dadzie, czy my w 3,5 godziny. Hu na tor. To i po ukraińsku, i basztko. 1888. Pierliczow. Urodzony w 1870. Batko. Syn i Batko. Ojciec i syn. Tak? Jurko. A. Batko, a Jurko. Z lepką. Ja tutaj jestem sobie przypomnieć, co to było. A to co było? No już. Podmurówka z łamanego kamienia i dwa kute krzyże z kopuł cerkiewny. Cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Dlaczego Tadzik? Mówi się świętego Michała. To prawda z tymi, że sobie wzięły te. Co chronią przed wandalami. Chronią przed wandalami, ludzie sobie wzięli krzyże. Tak. Zrobisz tam na stawy czy na nas? Podobaj.
to moja wina, bo ja zawsze jak jestem w górach, to chcę tylko na widok i na widok. Ale wina a propos tego. No, bo ja mówię, że można... Ile? 5 minut? Kiwstar! Kiwstar, witam mnie Kiwstar. Czekaj. Nie właśnie tak. Bydlaku. Masz. Widzisz, Tadzik, jak kłamstwo się szerzy? No. Czytałeś przy tym? Ale to tylko za granicą. Przy cerkwi. A ja co tam nie czytałem, mam tylko zapisane. Cerkiew została zapisana, spalona po 45 roku. Pytanie, kto ją spalił po 45 roku? No to już tutaj była Ukraina. Jaka Ukraina? No Rosja była. Związek Radziecki. No czy Rosja, Ukraina? No ale kto wie, ale kto wie? Kto wie? Kto wie o tym, że te tereny były po 45 do 54 chyba czwartego, czy trzeciego ruskie? Idziemy. Jak myślisz? Ile osób wie? No ja też bym nie wiedział jakby. Widzisz, to są te miejsca, gdzie młodzi Czeczeńcy przełażą. Do... Tak. Tu koło Wałasatego. Najpierw około Wałasatego, bo tam jest bliżej do drogi, nie? Czy to trzeba się jeszcze? Nachatać. Po co mają tak, jak mogą normalnie przyjechać? Pamiętasz tę matkę? To jest dwoje dzieci zamarło. To tutaj? No gdzieś tutaj. No. Znaczy nie wiem, czy z tej strony, czy od Wołosatego, ale gdzieś wyszła. Inicjały na stole wyróżniał. Jacyś młodzi barbarzyńcy wyrzynali swoje inicjały na stole, to i ja wyróżniał. Nie będę gorszy od innych barbarzyńców.
Fajnie czysto nogawko. Fajnie czysto nogawko. Jak Ukrainka. Patrz, jakie ładne drzewko. Tatko. Ja też wyrzynałem swoje inicjalne. Masz nóż? Nie, paznokcie. Paznokcie. Musiała pomidora przykryć. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że umyłam sobie ręce. Żebyście nie mówili, że wam po tualecie brudnymi ręcami daję. Zobacz. Harcerze, nie? Harcerze to już mogą być staruch. A zuchy już, a zuchy nie mogą być staruch. No. Na jamy, dawno na jamy nie chodzimy. O, o, widzisz? Na jamy mogłeś tatka przeciągać. Tutaj, a gdzie to jama? A gdzie to jama? 30 lat i będziesz miał jeszcze nowe miejsce. Co to za jama? Droga na jamy. Mogliśmy też pójść kryształem. Słońce wychodzi. Na pewno będzie na szczytach słońce, a wy mnie kryształ wyciągnęli w jakiś las. Znowu zaczyna. Nasz słup. Polska. A nie chcesz tam przy ukraińskim, bym cię sfilmował? Nie. Nie ciągnie cię tam? Nie. Oże. Ostroińskich. To tam ci, co mieli tam ten. Wiesz, co mieli tam, Tadeuszku? Wiesz, co mieli tam? Dwór Ostroińskich. Idę obejrzeć. Kalinowski. To jest pani, a to pan. Pan hrabia. Czy jesteś zadowolony, Tadeuszku? Tak. A niech zobaczy dziumdzia, mówię łaszcy. One wszystkie dziumdzie są, jak to, jaka to jest ciężka robota. Narzekaj.
Idę. Poproszę jeszcze raz powtórzyć. Co? Całowanie się. Poszedł. Eryk. Porzucił mnie już dawno. Chodź, będzie coś całowania. Co to znaczy, nie? Że tu na przykład mogły być jakieś domy, nie? Jakaś wieś. Tak sobie trudno wyobrazić.